Dzień dobry, witam Państwa w gorących pytaniach. Dzisiejszym gorącym pytaniem jest to, czym właściwie była Brygada Świętokrzyska, czy to faszyści, jak określają ich politycy jednej opcji, czy bohaterowie, jak przedstawiają to z kolei osoby z drugiej strony. Państwa moimi gośćmi jest pan Wojciech Muszyński, doktor ipn -u. Znaczy, doktor generalnie IPN-u przy, przy, przy okazji z IPN, z IPN i historii publicysta Michał Wołejko. Panowie, zanim rozpoczniemy rozmowę, zobaczmy może, co ci politycy z jednej i drugiej strony właściwie mówią o brygadzie Świętokrzyskiej, która wzbudziła w ostatnich miesiącach tygodniach ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Poproszę o materiał z politykami. To były dramatyczne lata. Schyłek II wojny światowej, pierwsze lata powojenne. W tych latach. Było wielu bohaterów, były postaci i oddziały niejednoznaczne. Ale Brygada Świętokrzyska do nich nie należy. Brygada Świętokrzyska odmówiła podporządkowania się legalnemu polskiemu rządowi w Londynie. Brygada Świętokrzyska odmówi, to byli ci ludzie, którzy odmówili podporządkowania się Armii Krajowej, którzy zwalczali Armię Krajową. Brygada Świętokrzyska, która leczyła swoich rannych w niemieckich szpitalach, która mordowała Polaków, których uważała za konkurencję. Która się wycofywała dzięki Niemcom, i że ta Brygada Świętokrzyska jest w tej chwili zrównana z bohaterami Armii Krajowej walczącym o wolność tej ziemi. To jest bez wątpienia dalsze, długie, długie trwanie tego, co propaganda komunistyczna nagromadziła. W latach szczególnie stalinowskich, latach 40. i 50. w umysły Polaków została wówczas wprowadzona masa gangreny, która nie tylko poszła w głąb społeczeństwa polskiego, ale z pokolenia na pokolenie toczył umysły różnych osób, które także mają wpływ na nasze życie publiczne, w tym życie polityczne. Jak sami Państwo widzą, opinie są podzielone. Na przykład ta pana Zandberga jest bardzo ciekawa, Pan Zandberg przecież jest spadkobiercą ludzi, którzy po wojnie mordowali ludzi, którzy służyli w rządowi polskiemu na uchodźstwie w Londynie, mordowali ukowców, mordowali wszystkich, którzy byli przeciwko sowieckiej okupacji. Tymczasem słyszymy, że jeżeli ktoś nie podporządkowywał się opinii rządu w Londynie i nie był waka no to trzeba go wykreślić z kart historii. Panie Wojciechu, pytam doktora Muszyńskiego, jak Pan to tego typu wypowiedź. Ja w ogóle nie cierpię, kiedy politycy zabierają, zabierają się za oceny historii. Polit, politycy nie mają do tego żadnego prederawa nie mają kwalifikacji, żeby móc oceniać historię, ponieważ nigdy jej nie badali. Ich wiedza jest minimalna, natomiast oceny, które nam tutaj serwują, to są jakieś takie bieżące ich przemyślenia, które naprawdę nie mają z prawdą historyczną, historyczną nic wspólnego. Wspól, Pólnego. Oni powinni mieć zakaz, ustawowy zakaz mówienia o historii, ponieważ czynią narodowi i spuścić narodowej po prostu krzywdę. No dobrze, ale jak już pana Zandberga, zajmijmy się na, na początku nim, bo to jest ciekawy tak. przypadek, kiedy on mówi, że w Brygada Świętokrzyska nie popoczyzkowała się w rządowi w Londynie i nie wstąpiła do AK. No to co może powiedzieć o strony historycznej na ten temat, tak? Pomijając już emocjonalne Oczywiście. podejście do, 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 do postaci pana Zandberga. Brygada. Pierwsza sprawa jest taka, że brygada oczywiście uznawała rząd polski na emigracji w Londynie. To jest kwestia numer jeden. Było dwóch kurierów, którzy pod koniec 1943 roku byli wysłani przez komendę główną NSZ do Londynu i tam ustalali kwestię tego, jak się ma NSZ scalać. Z armią Krajową. To jest kwestia numer jeden. Czyli tu już mamy pierwszy, pierwszy ja wykaz wiedzy to historycznej to nie, Tak. Druga kwestia jest taka, brygada powstała 11 sierpnia 1944 roku. W tym momencie. E, bo całe podziemie akowskie trwało w walce bo była, było powstanie warszawskie i kontakty między komendą główną AK a terenem były zerwane nie było ich więc brygada nie mogła się pod, pod, podporządkować komendzie głównej AK albowiem technicznie było to niewykonalne mm -hmm. tak e, i i tyle. Natomiast kiedy brygada już ruszyła, ruszyła, ruszyła na zachód. To był z 1945 roku armia Krajowa w tym momencie, dokładnie w tym momencie została rozwiązana. Więc znowu Kwestia podporządkowania się była no niewykonalna, bo nie mogli się podporządkować organizacji, organizacji o którą, której wiadomo było już, że ona po prostu przestanie istnieć, bo oczywiście AK przestała formalnie istnieć 17 stycznia 1945 roku, ale to, że to się wydarzy, to było wiadomo już co najmniej kilka tygodni przedtem w kręgach kierowniczych IAK i RNZ. A bałagan był nie z tej ziemi, bo przecież bałagan jest że to był bałagan tak przez powstanie warszawskie wybuchło w wyniku złamania w rozkazu rządu w Londynie. Tak, On mówił, że, kary, że za żadne skargi nie można dopuścić takiego powstania, więc czyli co mamy? Dwa argumenty, które padają w, w, w tym momencie, w płotę, jeżeli nie mi tak się o historię jest jeszcze trzeci. No, który? Pana Sandberga. Tam pojawia się kompletny, znaczy zarzut, nie tylko chybiony, jest aberracja zupełna, że żołnierze Brygady mają na sumieniu. Yy, żołnierzy mordowani żołnierzy, mordują żołnierzy Armii Krajowej, że nie to pan słyszę. Sienkiewicz a to pan Sienkiewicz to pan Sienkiewicz ja to chciałem spytać, że męczyli swoich rannych swoich rannych oraz mordowali Polaków co mógł mieć na myśli człowiek który przypominam, yy, pracował w ośrodku Badań Wschodnich czyli generalnie wiedzy chyba mu wystarcza do ogarniania takich tematów był oficerem służb specjalnych człowiekiem który zdawałby się jest dobrze poinformowany i ma dobrą wiedzę historyczną tym bardziej mówi, że. Brygada Świątyńska męczyła, męczyła swoich rannych i mordowała Polaków. O co tu może chodzić? Ja nie siedzę i nawet nie chcę siedzieć w głowie. Ale czy to są, czy to jest prawda? To jest no, absolutna, absolutna bzdura. Ja powiem więcej. Pododdziały brygady jeszcze na terenie Ziemi kielsko radomskiej współdziałały z formacjami Armii Krajowej, natomiast bezwzględnie zwalczały grupy, w większości zresztą grupy rabunkowe, afiliowane jako Armia Ludowa. Prawda? Grupy zresztą, które były Pocztą powiedzmy Armii Czerwonej, tam byli tam Desantowcy, czyli funkcjonariusze NKGB w tym czasie bądź wywiadu wojskowego, wywiadu wojskowego te grupy miały, w sumieniu, sporo, mówiła o grupa grupach komunistycznych, miały sporo, sporo cywilów. W tym, co ciekawe, po powstaniu część ludności, przecież nie zostaje w Warszawie, nie zostaje wywieziona. Do, nie wszyscy zostają wywiezieni do obozów i do Niemiec, a część zostaje po prostu rozpuszczona wolno po terenie generalnej guberni. I to są cywile. I ci cywile są bezlitośnie grabieni. Kobiety są gwałcone, przebywające na wsiach kiedzkich. Przez, przez kogo? Przez komunistów, przez jednostki, jeżeli takich w można nazwać, przez grupy Armii Ludowej. Mhm. Przeciw temu występuje brygada pododdziały brygady są wręcz proszone przez ludność miejscową wy zróbcie coś żołnierze bo my już nie możemy żyć przez miejscowych chłopów jesteśmy nie ma dnia żeby żeby nie przychodzili do nas na tak zwaną bambioszkę, czyli rabunek docna powiadam do tego są, e, stosowane przemoc wobec kobiet przemoc seksualna, e, że do, do, do wszystkiego i brygada się temu przeciwstawia więc nie, nie, szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem co co pan Sienkiewicz miał miał na myśli ale tak nawiasem mówiąc bo to może warto też. E, tak mi się wydaje, warto powiedzieć, że pan Sienkiewicz, którego wspaniały, prawda, dziadek czy pradziadek, tego tego dokładnie nie wiem, którego wszyscy znamy, czy Henryk Sienkiewicz, Henryk Sienkiewicz był związany bardzo blisko z obozem narodowym. Mm -hmm. Co Skrzętnie stara się ukrywać od lat jego wnuk czy nie wiem czy prawnuk, nie pamiętam która to jest linia i to może warto by się żeby zajął się od początku zajął się historią obozu narodowego i udziału udziału swojego wielkiego antenata a miałoby to większy pożytek dla pana Sienkiewicza niż, no, użyję tego słowa, no, gadanie kompletnie piramidalnych bzdur. Czyli co, to, co usłyszeliśmy od dwóch na razie polityków, nie ma żadnego oparcia w rzeczywistości, w dokumentach przede wszystkim, w, w informacjach historycznych. Znaczy, jeżeli takowe są, bo ja nie mówię, że oni nie wiedzą czegoś, czy powiedzmy, mogą mieć inne informacje na jakiś temat, niech oni nam pokażą te kwity. Ja naprawdę bardzo chętnie. E, jako historyk jestem w stanie z nimi usiąść do, 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 do stołu i ocenić, na jakiej podstawie na przykład pan Sienkiewicz mówi, że ranni brygady byli leczeni w niemieckich szpitalach. Uh -huh. Bardzo ciekawa rzecz. Ja o tym naprawdę może nie, nie słyszę pierwszy raz, ale no bo już powiedzmy, czytałem moczara na przykład, barwy barwy walki, i to podejrzewam, pan Sienkiewicz wziął właśnie stamtąd. Ale. Jeżeli takowe jakieś niemieckie materiały są, bardzo chętnie bym o tym z nim poro, poro, porozmawiał i tę kwestię wyjaśnił Bo to nie jest kwestia tego, czy, w, czy, czy, czy nie wiem, jak oceniamy ewentualne takie sytuacje, tylko czy one w ogóle miało miejsce. tak oczywiście. Jeżeli na przykład brygada środowiska kolaborowała faktycznie mordowała Polaków, gwałciła kobiety i tak dalej, oczywiście trzeba to ocenić negatywnie, tylko w momencie, kiedy są jakieś dokumenty na ten temat, jak rozumiem, panowie, takich dokumentów nie ma, ani żadnych w relacji w osób które by ewentualnie brały w tym udział po jednej lub drugiej stronie ja ich nie znam podejrzewam że pan doktor również niestety nie spotkałem się z tym natomiast mówię, że bardzo chętnie jeżeli oni oni mają coś coś, coś taki jego usiądźmy do stołu i pomówmy o faktach. A nie o ocenach. oceny może sobie każdy wysnuć, jak je chce, tylko papier jest cierpliwy. Tak jak tak jak mówię, propaganda moczara z barw walki, tutaj w tym, w tym co mówił pan Zanderberg i pan Sienkiewicz, jest naprawdę wiecznie żywiołowa. Ale jako historyk mnie propaganda nie interesuje. Mnie chodzi o fakty. Pan Michale, przypomnij, może postać pana moczara, bo to jest postać, którą osoby, nie wiem, w panów wieku, w naszym wieku, Znam, ale myślę, że młodsze pokolenia pojęcia o kim mowa. Kim był, kim był pan Moczar, Panie Michale? W kilku słowach. W istocie, w życiu z pana moczara nadaje się. Poza tym, że przynajmniej był bandytą w Łodzi bo to mu dziadek opowiadał, że tak. Moczar po prostu był znany z tego, że był znanym bandziorem Był bandziorem, był komunistą, był, e, jeżeli w ogóle można użyć tego słowa, partyzantem, tak zwanym partyzantem Gielu Armii Ludowej. Osoba, która miała na sumieniu wiele, wiele ofiar, niewinnych ofiar. No, ale najbardziej znany jest chyba z z lat z 60. Z z lat 60 kiedy był prawda, jednym z no, czołowych, tak, czołowych władz przedstawicieli władz komunistycznych, odpowiedzialny zresztą za tak zwaną nagonkę antysemicką. W 1968 roku, czy w, nawet wcześniej troszeczkę. To tak woli, przy, woli przypomnienia, nie jest, to, nie jest to ładna, miła postać w historii. Dodam ja jeszcze, że był oficerem UB, był dobrze. szefem UB w Łodzi i był z dosyć znanym oprawcą, uh -huh. który tam zajmował się katowaniem oficerów, czy w ogóle aresztowanych żołnierzy polskiej podziemnej, akowców oczywiście, oczywiście żołnierzy, żołnierzy NSZ i wszelkich osób, które w jakiś sposób wpadły w łapy aparatury reakcji UB. W, w czasach Gomułki, Gomułki robiono z niego intelektualistę komunistycznego I faktycznie trzeba przyjąć, że zaczął pisać książki, wspomnienia, o których właśnie wspominamy. No, to nie pisał, bo akurat książkę Barwy Walki napisał mu ktoś inny. No, ale się on, on się podpisał. podpisał. No ale był tak. jednak szefem NIK-u, Najwyższej Izby Kontroli, chciałbym powiedzieć. Nawet twórcom NIKU, nawet twórcy, był, twórcą nik no, czy... Twórcą Najwyższej Izby Kontroli i szefem z czy czyli organizacji ruszającej kombatantów także za KAW, trzeba przypomnieć. No tak, ale. Znaczy, tak naprawdę co przynależność wielu akowców do zbowidu to to jest okres trochę późniejszy. To prawda. A, co, to wszystko, co może powiedzieć o, o, o tym człowieku, no czy? No, to w postać wybitnie nieciekawa, za, która zapisała się czarno w polskiej historii, historii. I no i jeżeli tak chętnie dzisiaj ci panowie się powołują na to, co on piszą na temat NSZ, to żeby być konse, konse, konsekwentnym. Powinni iść dalej, dalej i przy okazji marca 68 może też powołać się na niego i na to, co pisał on i jego koledzy bo właśnie w okresie trzystek marcowych. Tak, to jest pełna hipokryzja, bo zupełnie. NZ zły w ustach moczara i tym będziemy się posiłkować, ale już nagonka antyżydowska, antyszebicka lata 60. to jest absolutnie rzecz haniebna, okropna, najgorsza, jaka się mogła wydarzyć. No, niech panowie się zastanowią, no, czy. Kiedy ten moczar jest dobry, kiedy nie będą konsekwentni, no bo jest to powiadam postać, To no, no, tak jest okropna. jedyne rozpoznawalne źródło, z którego w takiej wypowiedzi mogą mogą brać z, 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 z swoje korzenie. Nie, no jest cała propaganda okresu PRL gdzie powielano, że ja też w stylu mordercy z NSZ, bandyci, antysemici i tak dalej. To był pewien taki sztafasz informacyjny, którym ludzi karmiono w tym okresie, od szkoły podstawowej, przez gazety, po jakieś publikacje książkowe które w tym okresie wychodziły. Ale no to wiadomo, czym był PRL, wiadomo, czym była propaganda PRL-u w tym, w, tym, w tym czasie. I po prostu, jeżeli ktoś się dzisiaj na to powołuje, w momencie, kiedy jest możliwość pójścia do archiwum, obejrzenia sobie dokumentów, relacji, Prasy z okresu wojny to i tego i tego nie robi, to jest to po prostu zła wola. W tym, dlaczego na, narodowanie mamy tak złą opinię po, po drugiej stronie, porozmawiamy sobie o tym w drugiej części programów na którą Państwa serdecznie zapraszam. Witam Państwa w drugiej części gorących pytań poświęconych dzisiaj Brygadzie Świętokrzyskiej i historii Brygady Świętokrzyskiej. W pierwszej części rozmawialiśmy o politykach, o percepcji współczesnego Polaka, może tak to chyba ująć. Jeżeli chodzi o Brygadę Świętokrzyską, o to, co się działo w czasie wojny, o rzeczy, które są wymyślane, o rzeczy, które są kolportowane z dokumentacji komunistycznej, w drugiej części chcemy poświęcić czas wraz z gośćmi, który zaraz przedstawię ponownie, w historii brygady i jej szlaku bojowego od zarania do zakończenia działań zbrojnych. Państwo mi gośćmi jest pan dr Wojciech Muszyński, Instytut Pamięci Narodowej oraz historyk, publicysta Michał Wojko. Panowie! Gdzie zaczyna się historia brygady świętokrzyskiej bo bez tej historii nie można wysnuć żadnych ocen tak więc chciałbym żebyśmy zajęli się historią brygady świętokrzyskiej Panie Wojciechu, brygada powstała 11 sierpnia, 1944 roku na Kieleczyźnie właśnie w Górach Świętokrzyskich stąd jej nazwa, celem brygady było połączenie różnych małych oddziałów NSZ, które Działały tamtym, na tamtym terenie, a także parów większych, którym udało się przedostać przez Wisłę z obszaru Lubelszczyzny. Zasadniczym zadaniem brygady było to, żeby chronić polską ludność przed represjami w Chodziło o to, że ponieważ z front stanął na Wiśle i kieleczelna stała się. Bliskim zapleczem niemieckiego frontu, frontu polskie wsie, polskie miasteczka stały się mie, 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 miejscami, gdzie bardzo czynna była niemiecka akcja wojskowo policyjna i następowały pacyfikacje, mordowanie ludności, rabunki i tak dalej, Brygada miała chronić tę ludność, co też jej się udawało. udawało, udawało. W tym celu. Bardzo bli, bli, blisko podjęto współdziałanie z oddziałami AK na tamtym obszarze. I w, było kilka kilka bitew wygranych przez Polaków, gdzie właśnie takie pacyfikacje niemieckie udało się pogonić, czy tam zniszczyć, czy, czy uniemożliwić represję w stosunku do ludności. to Zadaniem numer dwa, bo to jest bardzo istotne, było także oczyszczenie tego obszaru z partyzantki, czy z band, które podlegały Sowietom, czy Armii Ludowej. Te oddziały, Robiły akcje w stylu, nie wiem, wysadzenie mostu gdzieś na jakiej rzece. W efekcie tej tych akcji straty niemieckie były znikome, natomiast ich wynikiem były represje, które znowu dotykały polską ludność. I w toku tych walk od sierpnia do stycznia 1945 roku z tego, co mi się udało obliczyć, z rąk brygady, z rąk żołnierzy brygala, brygady zginęło około 250 żołnierzy niemieckich, a także około 300 komunistów. Mhm. Jaka była w liczebność brygady? W tamtym okresie brygada była jakieś 800 a 1000 żołnierzy. Mhm. Jakim cudem w takim razie chwili, kiedy brigada chce wycofać się na zachód, Niemcy, z którymi przefiną toczyła ostre boje, rozumiem, zginęło 200 żołnierzy niemieckich. To dość sporo, jakby nie patrzeć. Niemcy przystają na to, żeby brygada wycofała się, jak mówią złośliwi spokojnie, całkiem na zachód. Otóż. Też odniosę się do jednej rzeczy. Brygada na początku, w pierwszym momencie swoje, swojego istnienia, liczyła około 850 ludzi. Natomiast brygada była też taką bazą dla szereg, szeregu konspiratorów Narodowych Sił Zbrojnych, jako bazą do przetrwania dla ludzi, dla ludzi z, spalonych, zakonspirowanych, etc. I bardzo szybko, w, w ciągu dwóch, trzech miesięcy, stan brygady wzrósł do, do liczby. 1400 około 1400, ludzi. Ale to ogromna grupa ludzi ogromna grupa ludzi i to grupa ludzi która w momencie uderzenia, uderzenia sowieckiego ofensywy zimowej, sowieckiej, na ma kolosalny problem bo z jednej strony to z pierwsze dni, walk, brygada toczy walkę z Niemcami którzy bronią linii frontu i Sowietami którzy walą w brygadę właśnie ładnie kolokwialnie w plecy, udaje się dość szczęśliwie brygadzie, przesforsować przeprawy, na rzece. No ale i ominąć Górny Śląsk, idąc forsownym marszem, ominąć od północy Górny Śląsk. Ale sytuacja brygady wciąż pozostaje dramatyczna. Niemcy, cokolwiek, co prawda, zezorientowani? rosyjski, sowiecki jest bardzo silny, panuje kompletny bałagan podczas odwrotu niemieckiego. też Nie mam, środków odpowiednich do likwidacji, do, do, do likwidacji tej brygady. Ale im dalej brygada posuwa się głębiej na zachód, tym i sytuacja staje się dramatyczna. I wtedy nieoczekiwanie z pomocą przychodzi. Przychodzi, Herbert Jura pseudonim Tom postać bardzo zagadkowa bardzo interesująca dla, historyka ale też interesująca co zagadkowa, pochodzący z Wielkopolski urodzony w Niemczech bardzo inteligentny człowiek, konspirator narodowych sił zbrojnych a jednocześnie osoba, podejrzewana o współpracę z Niemcami o kontakty z Niemcami i dlategoż, Toma takim jednostiu pseudonim jeden z kilku, zostaje przez jeszcze podczas z okupacji niemiecki zostaje wydany wyrok śmierci przez kogo? przez Narodowe Siły Zbrojne. Mhm. Jest próba wykonania tego wyroku, nie nie okazuje się nieudaną i nagle do brygady pojawia w brygadzie pojawia się dołącza na Śląsku dołącza tenże Tom. I to jest osoba, której koneksje, kontakty niemieckie a, te kontakty jego, jego jego relacje z Niemcami ułatwiają dalszą egzystencję. Czy może to jest osoba, o której przeciwnice brygady mówią, o czym mają na myśli tą osobę, mówiąc o kolaboracji z Niemcami w takim razie. Tak naprawdę wcale nie wiemy, czy on z tymi Niemcami współpracował czy kolaborował w tym sensie, który, który by to, to słowo oznaczało. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tom, ja ubiegam nieco fakty, Tom wraz z całą brygadą. Się, dostaje się do strefy amerykańskiej. W finale, finale, tak, finale tego długiego marszu. I cóż się dzieje z Tomem dalej? Tom zostaje przejęty przez najpierw oddział drugi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, czyli? czyli drugi Korpus Polski w istocie, oddział drugi, czyli, czyli wywiad i konwywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a następnie przejęty przez wywiad brytyjski. Co się z nim dalej dzieje? Włos głowy mu nie spada. Jest najprawdopodobniej raczej na pewno wykorzystywany w, w działaniach wywiadowczych, może coś kontrwywiadowczych na Zachodzie. Hmm. Czy coś istnieje możliwość, że. Przezł, 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 znalazł się wydawała się przy, przy, przy wspomożeniu Brytyjczyków i Niemców jednocześnie? Nie Niemców na pewno tak. Nie Niemcom bardzo, bardzo na rękę było to, że brygada się pojawiła nagle na ich tyłach, albo Wszyscy wyżsi oficerowie niemieccy zdawali sobie sprawę z tego, że to jest już koniec wojny, że nie wojnę przegrerały, i te osoby próbowały się ustawić w nowych realiach czyli stworzyć, taki mit wokół swoich osób żeby byli oni ciekawi i byli, osobami pożądanymi do kontaktu przez Amerykanów a przy okazji żeby wykpić się z tego co tam na wschodzie. Wyczyniali. Kiedyś tam wyczyniali. Niemcy wykonują dugarianie, grupa Gelena wykonała taką mistyfikację, znaczy ja podejrzewam, że to była mistyfikacja. Wysyłano na tyły sowie sowie sowieckie całą masę zrzutów. Typu ludzi, którzy mieli na tyłach tych sowietów utworzyć rzekomo siatkę, jakąś, która miała być potem pokazana Amerykanom jako coś niesamowitego. Taki aport, z którym się mieli zgłosić do Amerykanów i powiedzieć: Słuchajcie, mamy, mamy tam agenturę, wielką siatkę, kontrolujemy tamten obszar. My wam możemy pomóc, ale wy nas tutaj nie będziecie ruszali. I tutaj była bardzo istotna brygada z uwagi na to, że w tych te osoby które były przerzucane to byli Rumunii, biało, biało białorusini, Rosjanie Czesi Słowacy to cała, cała gama narodów, obszaru, który dostał się pod okupację sowiecką, brakowało Polaków. Czemu, Czemu? No, bo nie było chętnych na to żeby z Niemcami kolaborować i teraz nie jajemcy którzy. Trzymają brygadę w internowaniu w Rozstani w Czechach. Bo brygada doszła do Czech, tam była na poligonie trzymana przez oddziały niemieckie, powiedzmy sobie, może nie wprost w otoczeniu, ale wiadomo było, że jeżeli coś się stało. Była interrowana. Tak, no wiadomo było, że, że, że może ale to jest być, właśnie ten etap historii brygady, który zakreślamy roz... 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 przez roz... Roz... przeciwników brygady, jako w czas, w którym Niemcy na swoim poligonie szkolili brygadę do walki ku czci III Rzeszy. Tak, tak było? to było sprzedawane, natomiast faktycznie tak nie było, bo nie Niemcom chodziło o to, znaczy, Niemcy wystąpili z taką oferą. Ofertą, my wam damy broń, a wy będziecie wspólnie z nami walczyli z sowie, sowie, so, sowieckimi czołgami. Dowództwo brygady graj, grając na czas. Zdawali sobie sprawę z tego, że ta brygada nie jest Niemcom tak naprawdę do niczego potrzebna. Tysiąc osób w skali frontu to było nic. Niemcom brygada była niezbędna do celów propagandowych, żeby pokazać, że krucjata Europy przeciwko bolszewikom i nawet Polacy są w tej krucjacie, nawudzili się. Tak, się momencie. i tutaj wspólnie walczymy. Brygada powiedziała, na to nie ma mowy. Nie wchodzimy w taki układ nie powiedzieli No dobrze to jeżeli nie tak to Zgódźcie się na to żeby przerzucić kilka kilka grup waszych żołnierzy przez front na spadochronach do okupowanej przez Sowietów Pol, Polski i tak się uciekli stamtąd. Tak i tak się wydarzyło to była znaczy, Trzeba było Niejemcom coś dać. Dać nadzieję na to, że, że ta brygada no w jakiś sposób będzie, będzie przez nich dana Te grupy zostały przerzucone, oczywiście, natomiast nie wykonały one żadnej pracy na, na korzyść nie Czy nie z tymi ludźmi w finale? Oni poszli do domów. No, Kilka osób się przedarło z powrotem do brygad. No i rozpotem potem był straszny. Znaczy ci, ci, którzy wpadli wyłapani, w łapy, UB, no, to, to była masakra. Natomiast, natomiast no, Niemcy, nie, 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 Niemcom też nie było to potrzebne, dlatego żeby oni tam prowadzili jakąkolwiek działalność. Mm -hmm. Chodziło o to, żeby pokazać dokument, że takie przerzuty były i żeby Amerykanie uwierzyli, że ta siatka jest. Chodziło o legendę w którą Amerykanie zdaje się uwierzyli. Natomiast no brygada, tak jak mówię, walka o życie, bo brygada będąc w Czechach walczyła o życie, w każdej, każdej chwili mogła być otoczona i zniszczona. Walka o życie, o życie wymaga pewnych forteli. Oddanie tych kilku grup żołnierzy do, do tego przeżywacu był to taki fortel, który się udał. Mhm. Oczywiście Niemcy mieli z tego wyłącznie korzyść taką, że potem to mogli pokazać Amerykanom, natomiast żadna praca na korzyść mhm. ich. Nie była przez tych żołnierzy wykonana. A przynajmniej nie ma żadnych dokumentów na to ani nie no Nie wiemy, wiemy, bo oni, oni ci, którzy byli złapani przez UB, prześli potworne śledztwo. Oni się przyznali do wielu rzeczy, które za, 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 załatwiały im to, że po prostu już żywi z tych więzień nie wyszli. Natomiast nigdy nie przyzdalali się do tego, żeby pomagali czy wykonywali jakieś zlecenia niemieckie. Zanim przejdziemy do drugiej części, w epizodu bo nie jest bardzo ciekawe, mam takie pytanie dotyczące przejścia brygady, aprowizacja prowizacja przecież poza tym, że żołnierze walczą, przebijając się przez teren w, przy przeciwnika, muszą coś jeść tak? 1000, 1500 osób to jest ogrom to jest, to, jest, to jest spora grupa do wyżywienia. Więc pytanie, jak jak była załatwiana ta sprawa? Bo może tutaj jest pies pogrzebany i faktycznie dochodziło do jakichś rekwizycji które, które zostawiły zostawiły za sobą ciemną plamę. Panie, Panie Michale. Rekwizycje były oczywiście dokonywane na, na terytorium, przynajmniej wtedy Rzeszy, czyli Śląska, za zgodą lokalnych władz niemieckich. sobie nie mogła pozwolić na to, żeby wejść do wioski, ogłodzić ją w, ca, w całości, bo spotkałoby się to z, no, z błyskawiczną reakcją Niemców na tym terenie. Czyli była utrzymywana przez Niemców? Niemcy, Niemcy te pozwalali, na te, mm -hmm. pozwalali na, te, na, na, na te rekwizycje. W Czechach już było tro, trochę inaczej. A na terenie Polski wcześniej jak to wyglądało? Brygada przeszła, właściwie osiągnęła przedwojenną granicę Polski w ciągu dwóch dub. Nie, nie, nie było dramatu. Nie było dramatu, zresztą szli z taborami, które wcześniej były, były przygotowane. Tych taborów widać w słoniach dowódcy brygady Bochuna. No nie chcieli się pozbyć mimo tragicznej sytuacji forsowania, forsowania rzeki po drodze. Także to można mieć zarzut, tak, można mieć zarzut do brygady o to, że, że dokonywała za zgodą Niemców rekwizycji, które zresztą były też uciążliwe dla ludności niemieckiej. Umówmy się, na Dolnym Śląsku czy na Górnym Śląsku w, w tym czasie większość stanowiła ludność niemiecka, a nie, mm -hmm. nie autochtoniczna czy, 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 czy Ślązacka czy, czy Polska. Ja bym wrócił jeszcze na chwilę do, 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 do postawy Toma i w ogóle tej osoby. Ciekawa postać. To jest bardzo ciekawa postać. o której wciąż ma, wiemy mało. No, wiemy coraz więcej, wie kto wie. No, pan doktor ma nowe ustalenia dzięki pracy, a jeszcze tej pracy badawczej, wyśmienitego historyka z Poznania, zresztą historyka brygady też, doktora Rafała Sierchuły. Więc ja bym postawił tutaj hipotezę. Badawczą, ale uważam, że jest to więcej niewykluczone, że Tom tak naprawdę współpracował z Brytyjczykami i w czasie okupacji niemieckiej. Jeszcze dodam tylko tyle, że jego rodzony brat, który zresztą Polek zginął, był przez jakiś czas żołnierzem brytyjskim w czasie wojny. Służył w Królewskich Siłach Powietrznych. Ale to stricte w brytyjskiej stronie, czy w którym jest polski szwadron? Długi czas, długi czas w szwadronie RAF'u, a, do, a bardzo, bardzo długo właściwie. Dopiero dopiero pod koniec swojego szlaku bojowego, który skończył się ze strzeleniem jest ze samolotu, jego śmiercią nad kanałem La Manche, bardzo późno w, w, przeszedł do dywizjonów, do jednego z dywizjonów bombowych polskich. To jest coś ciekawe. Ale najciekawszą rzeczą kończąc, najciekawszą rzeczą dla mnie jest to, że Brytyjczycy go przejmują. I Brytyjczycy umożliwiają mu swobodny wyjazd do Ameryki Południowej, gdzie umiera. Człowiekowi, który de facto zapewnił współpracę z Niemcami, która pozwoliła przejść brygadzie do, aż, aż, aż do Czech i tak. później, później jeszcze dalej. I co do którego były poważne podejrzenia, że jest w czasie okupacji niemieckiej, że jest agentem SD. Zapraszam na trzecią część naszego spotkania. Witam Państwa w trzeciej, ostatniej części gorących pytań poświęconych Brygadzie Świętokrzyskiej. Państwo, moim gość jest pan dr Wojciech Muszyński, Instytut Narodowy Narodowej. Dzień dobry. Historyk, publicysta Michał Wołajko, Dyskutujemy na temat Brygady Świętokrzyskiej i jej czarnej legendy, którą obrosła. W drugiej części, na którą Państwa zapraszam, jak będziemy już w internecie, żeby obejrzeć, bo to jest historia Brygady od zarania rzucania się na tereny czeskie. Tereny czeskie i tu pojawia się arcyciekawa sytuacja, bo brygada, która jest oskarżana dzisiaj o antysemityzm, mordowanie Żydów, mordowanie Polaków, mniejszości etnicznych, nagle trafia na obóz koncentracyjny, którego wyzwala właśnie Żydówki, tak? Czyli osoby, które powinny przecież zamordować w świetle legendy, którą opowiada na przykład pan, pan Zadberg. Jak do tego doszło? Że ten z obóz został wyzwolony, bo jak rozumiem, wycofując się przez niemieckie, niemieckie. raczej brygada nie miała dużo możliwości ruchu. A tutaj obóz, SS-mani, więźniowie, w obce wojsko, de facto, to była brygada, i nagle ten obóz zostaje wyzwolony. Otóż brygada w marca i kwietnia 45 roku zostaje, dostaje zgodę. Ale z ominięciem Pragi, na przemarsz dalej na zachód z terenów Moraw, które są już zagrożone na nadciągającą ofensywą sowiecką, to na zachód do zachodniczych. uwaga z ominięciem Pragi. Czemu? Niemcy zdają sobie sprawę, że pobyt tysiąca ludzi. W Pradze może spowodować i kontakty, o których Niemcy wiedzieli, a te kontakty z czeskim podziemiem były między Brygadą a, Służb Zbrojnych a czeskimi konspiratorami. Może doprowadzić do wybuchu powstania w Pradze. No i tak wybuchło, ale, ale bez udziału brygady. Brygada zostaje brygada znajduje się na kilkadziesiąt, około 100 kilometrów na, na południowy zachód od Pragi. Zostaje zdyslokowana w kilku wioskach. Powiatu, czy rejonu Holiszowskiego, to są szekary, umerz jeszcze kilka innych mniejszych miejscowości. I bardzo szybko dowództwo brygady orientuje się, że na przedmieściach Holiszowa jest filia obozu losenburg dla kobiet. Mhm. Zostaje podjęta błyskawiczna decyzja, równolegle z nawiązaniem kontaktu z naciągającymi Amerykanami o, o zaatakowaniu obozu i wyzwoleniu. Tam prawie tysiąc kobiet było, z tego chyba 280, jeśli się nie mylę, więźniarek pochodzenia żydowskiego brygada a takim błyskawicznym błyskawicznym wyzwala ten obóz właściwie bez strat, e, e, własnych i w ostatnim momencie ratuje życie zwłaszcza żydówką one są zamknięte w barakach a baraki są już oblane benzyną ale miały te kobiety miały zostać spalone spłonąć żywcem. I to jest właściwie ostatni akord, działań brygady na tym długim szlaku No może jeszcze jeden wątek brygada o czym zapominałem brygada, że bierze udział w walkach o same, w samym miasteczku Choliszów razem zresztą z Czechami, gdzie którzy są sam przez brygadę uzbrojeni i, i Choliszów zostaje jeszcze przed nadejściem Amerykanów zostaje, opróżniony czy, z wojsk, z, z wojsk niemieckich. Czy, czyli wyzwolony. No może powiedzieć, że to jest końcówka wojny, w związku z tym ci straszni antysemici z brygady świętokrzyskiej stwierdzili, to my teraz sobie wybielimy troszeczkę sumienia, uratujemy Żydów, ale tymczasem Żydzi przecież byli w członkami brygady i w wysoko postawieni oficerami, jeżeli się nie mylę. Nie, oficerami to nie. Natomiast faktycznie fakty, było tak, że brygadzie służyło przynajmniej siedem osób pochodzenia żydowskiego. Tutaj można spekulować czy to byli Polacy pochodzenia żydowskiego, czy polscy, polscy Żydzi. Uh -huh. Moim zdaniem akurat to byli Polacy pochodzenia żydowskiego. Najbardziej znaną osobą był lekarz dr Julian Kamiński, który był lekarzem w oddziale majora Żbika w brygadzie. Natomiast no, to byli po prostu żołnierze NSZ którzy mieli pochodzenie, Żyda, 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 żydowskie i tyle przy wstępowaniu do NSZ-u nikt się nikt nikogo nie pytał o to czy jest Polakiem czy czy, czy jest znaczy czy czuje się, bardziej Żydem czy bardziej Polakiem A czy ma może kuzynów Tatarów że nie, nie wiem sam jakiś pan powiedział, że wysokich oficerów żydowskiego pochodzenia w NSZ nie było w nsz cie byli ale nie byli w brygadzie, okay. e, oczywiście, natomiast, no nie było to, to, nie, to. Nie było takiej kwa, klasyfikacji, że tego pana bierzemy, bo, bo jest tak zwanym czy, czystym Polakiem, a tego pana nie bierzemy, bo akurat miał kuzynkę odmiankę. Tak? No to skąd ta legenda mówiąca o antysemityzmie Brygady Świętokrzyskiej i Narodowości się zbrodni jako takich? No to jest bardzo dobre pytanie. Skąd to się wzięło? No to się wzięło właśnie z propagandy pro z okresu PRL-u, z takiej zbitki że ponieważ przed wojną. E, po, obóz obóz nary, 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 narodowy no Miał pewne swoje niechę, niechęci w stosunku do Żydów. Oczywiście z na zupełnie innym, innym tle. Chodziło o kwestie gospodarcze. Chodziło o to, że no duża część handlu i usług w drugiej GRP była po prostu w rękach Żyda, żydowskich i obóz, obóz nar, 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 narodowy stawiał bardzo mocno postulat tego, że należy te gospodarki mm -hmm. Tak. No i to tak. Po prostu było. Natomiast nie, nie, nie miało to odcienia jakiegoś rasistowskiego. Tu nie chodziło o to, że Żydzi są jacy, jacyś inni gorsi od nas. To nie Tutaj nazizmu, nazizmu nie było. Nie postulowano żadnych ustaw norymberskich na wzór, na wzór niemiecki. Po prostu uznawano, że gospodarzami w Polsce powinni być Polacy. I Żydzi oczywiście mogą parać się handlem, parać się różnymi innymi zawodami, ale nie może być tak, że mają większość w jakiejś dziedzinie. Bo większość powinni mieć Polacy, no chociażby z racji tego, że Żydów było 10%, a Polaków było 7, 7 70 parę procent. No z samego tego faktu wynikała pewna dyspro, 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 dysproporcja. Większa posada Żydów, uściślimy w gdzie? Nie, nie, Polaków w skali kraju. Polaków było 70%, a No w skali całego społeczeństwa, mniej więcej 10%. Prawie, czy Brygada Świętokrzyska była jedyną siłą zbrojną, polityczną, która skorzystała z pomocy Niemców w czasie wojny? Pomijam taki przykład pana Bartoszewskiego, który wykorzystując swoje koneksje, wydostał się do wydostał się święta, bo to jest podawane jako kontra do brygady, ale to myślę, że zostawmy, jako, 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 jako mniej poważny argument. Czy była jakaś duża siła polityczna, militarna w Polsce, która obok, która tak, jak brygada środowiska skorzystała z pomocy Niemców, żeby się uratować? No oczywiście. Nie byli, nie byli jednostkowi? Nie, nie. byli jednostkowi, i co więcej, podobnie długi marsz na zachód dokonało jednostki Armii Krajowej. Zgrupowanie majora Adolfa Pilcha, do Góra, Góra, Góra Dolina, które wcześniej biło się na nowogródczyźnie, na samej granicy właściwie ryskiej, okolice miejscowości Raków, no, mniejsza o to. I które biło się z, ogromny, z przeważającymi, silnymi, licznymi zgrupowaniami partyzantki sowieckiej w tym rejonie, i które by zostało kompletnie zniszczone w momencie, w momencie nadejścia Armii Czerwonej. I to zgrupowanie, nawet liczniejsze niż brygada, bo to jest wraz z rodzinami, oni wyszli wraz z rodzinami, to jest około 2000 ludzi, doszło do no, korzystając z pomocy Niemców doszło latem 1944 roku do pod Warszawę narazie się w Campinosie i wzięło udział w walkach powstańczych i w z Niemcami. No ale wcześniej forsując rzeki, prawda, też korzystało z pomocy Niemców i oczywiście wycofywało się razem, wraz z wycofującymi się na w tym dosyć panicznym odwrocie w, operacji, wyniku operacji Bagration, czyli ofensywy rosyjskiej z czerwca, 44 roku na zachód jak się skończyła historia tej, tej grupy skończyła się dość tragicznie dlatego, że część tych żołnierzy wzięła udział w walkach na żoliborzu w Warszawie ponieśli ogromne straty, reszta w Kampinosie gdzie, gdzie też większość z nich zginęła bądź została ranna Sam dowódca Góra Dolina z, na czele kilkudziesięciu osób przebił się, po tak, bitwie pod przebił się na południe na tereny ziemi kieleckiej czyli tam skąd wcześniej, brygada wyruszała na zachód, szczęśliwie przeżył zmarł, w Londynie to jeszcze ciekawy wątek Jebu też zarzucano, że jakieś niecne sprawki, antyżydowskie, mordowania Żydów i tak dalej z rąk tych żołnierzaka padali Żydzi, ale nie Żydzi jako Żydzi, tylko Żydzi będący w partyzance sowieckiej. Natomiast ja przed, przed laty znalazłem niesamowity, fantastyczny dokument właśnie korespondencję między, w Londynie między Adolfem Pilchem Górą a uratowanym przez niego węgierskim Żydem. Pilch, ja znaczę swoich żołnierzy, jak znacie w Kampinosie, dowiedział się z siat od siatki konspiracyjnej, że jest mały obóz, podobóz żydowski. Są tam Żydzi z Węgier, którzy wykonują jakieś prace pomocnicze dla Niemców, ale mają zostać zamordowani, zlikwidowani. I on. Tam nie było dba, jakiejś silnej, dużej obsługi tego obozu, ale on tę obsługę zlikwidował. To byli zresztą żołnierze pomocni, Rosjanie z formacji pomocniczej niemieckiej i tych Żydów wyzwolił. Ten Żyd przeżył i po wielu latach był lekarzem w Budapeszcie. Nawiązał korespondencję, odnalazł pilcha w Londynie i, i wyraził mu swoje podziękowanie za uratowanie życia. Na jakiej bazie w wycofywał się oddziały AK, korzystając z pomocy niemieckiej? Bo to jest ciekawe, bo moim pierwszą część programu, kiedy pan Zamberg twierdzi, że Brygada Świętokrzyska, wycofując się na zachód, wstawała w poprzek polityce rządu w Londynie. Tymczasem słyszymy o w oddziałach Armii Krajowej, które robiły to samo. Co się za tym kryje? Panie taktyczne, porad tak, Taktyczne zawieszenie broni na szczeblu średnim z jakimś tam lokalnym dowódcą niemieckim, który przekazał Adolfowi Pilchowi dokument na mocy którego on mógł idąc, idąc na zachód pokazywać go i mówi: słuchajcie, ja teraz mam umowę z jakimś tam dowód, 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 dowódcą, puśćcie, puśćcie, puśćcie mnie. Niemcy byli w takim szoku, kiedy ruszyła ofensywa sowiecka Bagreation, że naprawdę nie mieli czasu na to, żeby zastanawiać się, czy ci akowcy, czy ci... Polacy to są dobrzy czy źli, bo oni mieli na karku już czołgi niemiecy, sowie, sowie, sowieckie, które jechały, i po prostu bali się, bali się, że sami sami chcieli uciekać. No. Mm -hmm. Podczas tego Ale też barcu, to jedna rzecz, dochodzi do scen, do scen, do scen zabawnych, bo są zabawnych, bo wycofujący się Niemcy z rozbitych jednostek, jak widzieli te tabory przecież rozciągnięte na. Na parę kilometrów brygady, pytali, czy oni mogą skorzystać z tych furmanek, z tych taborów, i się dosiadali do, do żołnierzy AK, i razem z nimi szli na, jechali na zachód. Ale w przerwie programu panowie o bardzo ciekawym dokumencie wystosowanym przez rząd w Londynie, mówiącym o tym, żeby Armia Krajowa i wszystkie siły militarne wycofywały się na zachód. John, czy, czy on istnieje? Czy jest jakiś dowód na to, że taki rozkaz padł ze strony Soskowskiego? No, mamy dokument naczelnego wówczas jeszcze naczelnego wodza generała Sosnowskiego, który, bardzo mądry zresztą dokument, który przewidując to, co się będzie działo w momencie wkraczania Armii Czerwonej i Sowietów, i biorąc pod uwagę to, że w różnych miejscach przecież były wcześniej starcia pomiędzy, pomiędzy Armią Krajową ZWZ AKA, czy to partyzantką komunistyczną, czy, czy partyzantką so sowiecką, nakazywał, nakazywał Wycofywanie tych aktywów i ludzi zagrożonych na Zachód. Czyli de facto pan Zamor mówiąc, że Brygada Środka złamała rozkazy Londynu, nie wie o czym mówi, bo był rozkaz, żeby faktycznie siły się wycofały na Zachód. Historia jest bardzo ciekawa, powrócimy do niej w następnym programie poświęconym temu tematowi, nie wiem kiedy to nastąpi. Zapraszam serdecznie Państwa, Panom dziękuję za spotkanie, Państwu za uwagę. Do zobaczenia.